Witam serdecznie z tej strony Markis i zapraszam do gry Railway Empire. A my kontynuujemy naszą kampanię. Ostatnio sobie już tutaj zrobiliśmy te cztery. A teraz mamy tak, linia kolejowa Boston, Alabama. Musimy do grudnia przetransportować 4800 pasażerów. A do czerwca wzrost Alabamy musi być do 30 tysięcy. No to, żeby przetransportować, to musimy puścić chyba dwa ekspresy aż tam. No dobra, co my tu mamy? Tu mieliśmy te tory. To możemy już sobie co to robić. Weźmiemy sobie pociąg. Zaznaczymy sobie zboże. Piwko to już leci. I cukier. Do Bostonu. I z Bostonu dalej. Dobra, to mamy. Tu sobie wybieramy manual i to lecimy sobie tak, ładujemy sobie 4. Sobie losowo, ciach, tu ściągamy te losowe. Możemy to ściągnąć? Nie. Nie, okej. Tu ściągniemy. Teraz tutaj dokładamy cukier. Po stronie to wszystko będziemy musieli sobie wyładować. Bierzemy ten trach. No to mamy to. To mamy tą linię. To będzie zboże i cukier do Bostonu. Teraz musimy zrobić dwa ekspresy. Zrobimy sobie ekspres Alabamy do Bostonu bezpośrednio. Ekspres. A drugi zrobimy sobie odwrotnie. Bostonu do Alabamy. Ekspres. To mamy. Co się nam dzieje? Tu się dzieje, tu się dzieje. Dobra, uruchamiamy to. Mamy czerwiec 16. Próbujemy to wszystko tutaj rozczarować. To co mieliśmy, to robimy sobie. Zobaczmy co tutaj potrzeba. Zboże i piwo my też chcieli, no. Może puścimy jedną lokomotywę taką stąd tutaj do Portland.
Dobrą stroną i tam do góry. No dobra, to byśmy tak mieli to. Manuelek sobie wybierzemy. Tak, polecimy ze zbożem 4. Alabama 4 browarki. Portam to wszystko wyładujemy. I tu zaczniemy losowo. Ok. To mamy to wszystko. Zobaczymy, jak to nam zadziała. Dobra, zboże jest. To małe ustroństwo teraz tu będzie jechać. No to jak tu mamy te linie? Tu są dwie, a tu idzie jedna. Momencik, drogi panie. To nie wyjdzie nam tutaj. O. Tak, tak to teraz by było. Ale to później jeszcze się zmieni. Od razu to zrobię, momencik. Zwrot kaski poszło. Lecimy sobie tu. Dobrze. I Supi Tower. Dobra. Już nie przeszkadzamy. Niech śmigają. Mały musi tu jeszcze raz, bo mu namieszałem. Dobra, 4 sobie zboża ładuję. Zobaczmy, jak idzie tutaj. Mamy już przejechane 214. O, jesteśmy na plusie. 61 tysięcy. Może być. 214. Jedziemy. I na razie mamy spokój. Musimy to zrobić, to zadanie. Zobaczymy, co później dostaniemy. Mamy jeszcze Nowy Jork. Thank you.
kukurydzę, bo palą. Tu było dobrze coś zakombinować. Bo kukurydzę chcieli. Kierunek jazdy jeszcze ustawimy. Tu i sufitowy też ustawimy. Dobra, to to mamy. To teraz byśmy musieli jeszcze tu linię jakoś przeprowadzić. Dyskretnie. Żeby to nie było za dużo kosztów. Dobra, tu już czerwone nam się coś zapomniało. Dobra. Tu powrócimy sobie tak. I tu tego. Ale dobrze, byśmy mam. Mamy czone to bufalo. Myślałem, że tam większe koszty wyjdą. Tu mamy, ale tu stąd musimy jeszcze coś tutaj zrobić. Dobra. Kierunek jazdy nadamy. Okej. Tower. A to by pasowało za dwa postawić. Po 30. Dobra, to mamy. Nam zostało, nam brakuje. Dobra. Ale coś tutaj już to żeśmy sobie już manewrowali. Włączyliśmy bufalo. Teraz zobaczmy tą Alabamę. Co ona tu potrzebowała? Kukurydzę, cukier i materiały. Kukurydzę mamy. Kukurydzę. Zrobimy tak. Stąd. Do Alabamy. Do Alabamy polecimy sobie do Bostonu. Bostonu. Wrócimy tak do Alabamy. Dobrze, tylko teraz żeśmy tego nie skrzanili. Dobra.
manual. I tak, ładujemy kukurydzę sam. Mamy to w Alabamie. Zostawiamy. Zostawiamy 4. Weźmy sobie za to. Raz, dwa. Teraz do Bostonu. To wszystko wyładujemy. Załadujemy sobie 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj doładujemy cukier. Alabamie. Wszystko wyładujemy. Pali. Dobra. Boston, patrzcie. Jedna strzałki. Rozbija się. To grubo. Dobra, zobaczmy jak to nam idzie tutaj. 500 mamy. Tam tu 300 to później. No, tutaj ten transport. 4000. No, może się to rozbija. Totalnie. Teraz. Dobra. Lecimy teraz tak. Stąd. Duże miasta. Tu. Boston. Alabama. Buffalo. Alabama. Jeszcze raz. Chyba przez to, że nie potwierdziłem. Idziemy tu. Boston. Alabama. Buffalo. Alabama. Boston. No.
3 takie puścimy. Ekspresy. Jeden poszedł. To nie recykluje, nie pije szampana, jak to się mówi. Portland też już ładnie się rozwija. Alabama jeszcze nie. I to jest wszystko kwestia czasu. What our whales can do for a city is quite unique. A marvel of modern technology. No mamy to już też zrobione. Czekamy na te 4000 pasażerów. Ładnie. Co on tutaj? Poszło. To korek się zrobił. Tamten wyjechał, teraz wyjedzie z tunelu. Drogi panie, jeżdżaj. Jest, pędzi.
Dobra, tu się wyciąguje powolutko. Linia jest wolna. Tylko coś tu będzie. Sprawdźmy. No już mamy 1000. No trochę czasu zajmuje to. Na razie nic więcej, zbieramy hajs. Nie wiadomo, co my będziemy jeszcze tutaj musieli rozbudowywać. Potrzebuje i niecha. Tak, my to zaraz dostarczymy. Zaznaczmy to. To i bezpośrednio nie wlecimy. Czemu to już nie mogę? O, to do tyłu jesteśmy. Aha, już wiem, chodzi, okej. Musimy zrobić tu taką przedłużkę. Drzewo. Bosta nie ładujemy miecho. Po falu wszystko rozdrucamy. Bierzemy sobie losowo. Po falu możemy je sobie do Alabamy. Nie poczekamy się. Jeszcze transport tutaj nasz wchodzi. Mamy pirenek jazdy jeszcze. Bezpośrednio.
ślepo mamy to. Dobra. Joker. A nie. Tu. To Buffalo. I to zrobimy sobie jak leci. Chyba. Automatyk. Dobra, niech leci. Nie ładuję mu ten cukier. Listopad. A tu mamy do grudnia, nie? Do grudnia. Chłopaki, spieszyć się, nie blokować linii. Ja
chyba, czy też mam dwa. 2000 nam zostało. Będzie ciężko. Do grudnia. Czyli jest tego pierwszego. Mamy jeszcze rok. Dobra, to już jest na plusie. Co tu mamy? Tu się rozwija, widzę. Tu też. Posta nie możemy sobie... Co tu możemy postawić właśnie? Dobra. Możemy produkować sobie drewno. A 400 nam trzeba. To jeszcze nie, ale to możemy. Buffalo. Też idzie ładnie. Tu mamy materiały. To można by to... Co jak to zrobić? Dobra, spróbujemy tak. Do przodu. Mamy coś takiego. Mają piwo, tu mają piwo, tu mięcho i tam mięcho. Dobra, to musimy jakoś to rozdzielić. Dobra, mamy to. Bierzemy sobie tory. Tu sobie brzegu wadniemy. Trudno. Biznes to biznes. Musimy poczekać. 21 000. Drogi dworzec. Alabamie byśmy robili sobie tutaj. Materiał z tej wełny, a tu się weźmiemy za drzewo, mamy blisko i możemy nagle produkować. Tutaj sobie pobadamy. Oto 131, jakbyśmy to podpięli. Tak. Na razie tylko tak, żeby podpiąć. No tamto mam, dobra. To wykasujemy. Mamy hajs. To byle gdzie. Tylko żeby się na tą linię wpiąć. Dali 400. Okay.
300. No dobra, to czekamy. I odłączymy to. Starczy spokojnie. Powolutku, powolutku coś tu się rozbudowuje, no. Zarobimy 131. Zostało 161 dni. Marzec mamy. Na razie nie kupujemy takich rzeczy. My to idziemy w rozwój. No tu ładnie miały pomocę wypędzić, a tu widzę już się coś tutaj dzieje. Just look at the impact on the landscape. Watching our beautiful locomotives rolling over our tracks makes me a little teary-eyed. Albany is thriving.
People are surging into the city and are pouring fresh money into my company. You are doing a marvelous job. Please don't stop now. Have you ever traveled to Buffalo? Using the new Erie Canal, this is not as uncomfortable as it used to be, but passengers keep complaining about how long the journey takes. Another opportunity for a profitable connection. We find ourselves in a time of rapid innovation. If we go with it, we can end up in some wonderful places. No dobra, to już dostaliśmy inne zadanie. Zobaczmy, co jest za zadanie. Alabama, dobra, tu mamy to już do 33. Alabama Express Linii, to mamy już Express Linię już zrobioną, bo już jechaliśmy. Alabama musi mieć 60 tysięcy populacji. Osiem ładunków do Bostonu, kukurydzy. 33. To już wiemy, o co chodzi. Myślę, że jest wszystko na razie ok. A my się tym zajmiemy już w następnym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych zmagań klejarskich. Widzimy i słyszymy się w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.